Nazywam się Szymon Miotk, jesteśmy z Fundacji Kolumbus, organizacji młodzieżowej The Great, która kształci cechy przywódcze u młodzieży. I dłużej nie przedłużając, chciałbym zadać Panu pierwsze pytanie. Na początku swojej drogi był Pan elektrykiem, potem zdobył Nagrodę Nobla i na końcu został prezydentem. Co Pana motywowało do tych osiągnięć? Urodziłem się w wojnę. Po wojnie była straszna bieda. Do tego domu, gdzie mieszkałem z rodzicami, przychodzili sąsiedzi. No i dyskutowali, najczęściej o polityce. I z tego wynikało, że czują się oszukani w życiu. Czują się zdradzeni jako pokolenie. W 1939 roku, w 1945. I w głosie można było wyczuć tęsknotę za wolnością, za wolnym krajem, za straconymi szansami. I jako dziecko słuchając, to jest całe pokolenie, zresztą chyba podobnie, coś się w środku buntowało, jednocześnie tworzyło, że jak wykorzystać szansę, by odrobić straty poprzedniego pokolenia. I tak wychowany. Wszędzie, gdzie mogłem, gdzie tylko była okazja, no to staram się przykładać tamtemu systemowi. Czyli miał Pan taką wewnętrzną potrzebę, aby dać ludziom wolność? To znaczy, nie, no żeby próbować, bo przecież od razu nie myślałem o jakimś przywództwie i myślałem tylko o tym, by zwalczać tamten system. I zwalczałem w różnym wieku, w różny sposób, ale wciąż go zwalczałem. A co Pan poleca robić nam młodym w tych czasach, w wieku 15-20 lat, aby się rozwijać? W co warto inwestować ten czas? Moja filozofia robotnika, prostego człowieka jest prosta. I popatrzeć na ten świat i zrozumieć czasy, w których przychodzi nam żyć. A wiele razy, jak popatrzymy na historię, pokolenia źle czytały szanse i zagrożenia. Stąd te przegrane bitwy, bo nie byli w stanie dobrze policzyć, aby zwyciężać. I dzisiaj młodzieży, czy w ogóle mówię, popatrzcie na ten świat i postarajcie się dopasować, by dobrze żyć i rozwiązywać dobrze problemy. Moje pokolenie żyło w tych czasach zniewolonych. A więc dążyliśmy do zmiany systemu. Nie ludzi, nie tam pułkowników, nie esbeków, nie, system. W tamtym systemie starać się zmienić system. I to nam się naprawdę udało. Natomiast dzisiaj, te pokolenie dzisiejsze, musi zauważyć, że moje pokolenie odzyskało system. A te pokolenie dzisiaj rządzący psują to. A system polegał na skróty, na trójpodziale władz. I teraz to z kolei, te pokolenia, teraz dzisiaj rządzący niszczą to. Więc dzisiaj musimy walczyć nie z systemem, tylko z ludźmi, którzy niszczą system. I w zależności od tego, kto co stanowi, jaką ma broń, jaką ma szansę, gdzie pracuje, niech w tym środowisku, jeśli nie chce więcej robić, to chociaż w tym środowisku stara się właśnie nie pozwalać na niszczenie systemu, który zbudowaliśmy. Tak. Wspomniał Pan, że dzisiejsza młodzież powinna patrzeć na świat i starać się go zrozumieć. Jak Pan rozumie i czyta aktualny świat? Otóż moje pokolenie znów żyło w świecie podzielonym, po wojnie, na bloki, na państwa, na granice. A jednocześnie po drodze zbudowaliśmy technologię, która coraz bardziej nie mieściła się w tych podziałach, w tych państewkach. Nie mieszczą się internety, samoloty, ekologia, i to się też nie mieści. I dlatego też coraz bardziej życie udowadniało, musicie zmienić systemy. Jak nasi pradziadowie wymyślili rower i technologii trochę, to z różnych osad, dzielnic porobili państwa, kraje.
Jak my wymyśliliśmy tyle bajerów różnych, to musimy do tego, do tej technologii powiększyć struktury. Tylko tu jest problem, bo każde te państewko, każdy kraj miał swoją drogę, swoją historię, swoje nawet swoją ekonomię na różnym poziomie. I teraz wszyscy czują, że musimy to zrobić, tylko jak zrobić, kiedy jest różnica w rozwoju, kiedy są różnice w historii. I dlatego przed tym pokoleniem dzisiaj stanęły trzy wielkie pytania i problemy. Pierwsze pytanie i problem to, jaki fundament zaproponujemy do tej naszej nowości, kiedy każde państwo ma swoje fundamenty różne, a nawet wiarę, religię mamy różne. No nie da się na takich dużych różnicach budować. Musimy uzgodnić fundament. I tu się pojawiają dwie możliwości. Jedni chcą budować na wolnościach, wolnym rynku i prawie. Na skróty mówiąc. A drudzy odpowiadają, no, na dzisiejsze czasy najważniejsze są wartości, wolny rynek i prawo. Pół na pół jest. Nie możemy wyrywać się z tego głównego podziału. Jak się nam uda zaproponować które rozwiązanie jako fundament, to wtedy pojawi się drugie pytanie. No dobrze, a jaki jest system ekonomiczny pod tą waszą nowość? Na pewno nie komunizm, bo się nigdzie w świecie nie sprawdził. Ale na pewno też nie taki kapitalizm, jak gdzieś obowiązuje. Bo tamten kapitalizm dopracował się do państw, do krajów. Każdy kraj dla siebie różnymi sposobami. Ktoś nazwał wyścig szczurów między państwami. Tak to wyglądało. Teraz jak chcemy tworzyć coś większego, to koniec wyścigu szczurów. Wolny rynek zostaje, tak jest, a wszystko inne trzeba inaczej ustawić. Już nie do przepychania, już nie do w tym tempie wyprzedzania się robiliśmy bezrobocie. Teraz trzeba odzyskać bezrobocie, bo się już nie ścigamy. I dla tych bezrobotnych trzeba znaleźć pracę, aby pracowali dla nas na przykład. To jest drugi temat, który staje przed młodzieżą, przed wszystkimi nami. I trzeci temat to, jak sobie poradzić w tym momencie z demagogią, z populizmem i oszustwami polityków. Kiedy po drodze zgubiliśmy Pana Boga, różnego w różnych krajach, ale jednak Pana Boga, trochę jednak tamte pokolenie brało pod uwagę wiarę, ale teraz zgubiliśmy to. Dzisiaj nie boimy się tak bardzo sąsiadów, Sowietów i tak dalej. Nie chcemy wojować, a więc nie ma żadnego bata, nie ma żadnego nic, co by trzymało ludzi jakoś w jakimś obawie, w jakimś lęku. Stąd są bardzo niebezpieczne czasy na dzisiaj. Bo nie mamy struktur, nie mamy programów i nikogo się niczego nie boimy. I to jest bardzo niebezpieczny moment. Musimy zrozumieć, że jedna epoka padła, te podziały, państwa, kraje, bloki. Pojawiła się epoka na horyzoncie, epoka intelektu, informacji, globalizacji, a my jesteśmy pośrodku. Jedno padło, drugie nie powstało. Ja ten czas nazywam epoka słowa, epoka dyskusji, w których musimy jak najwięcej rozmawiać, aby się porozumieć, aby zrozumieć czasy i aby wejść na budowanie. Bo dodatkowo musimy pamiętać, że tamta epoka była brudna, nieuczciwa, złe zagrywki. Więc dzisiaj nikt nikomu nie wierzy i choćby dziś był prorok, to go nie posłuchają. Dzisiaj trzeba się przekonać, dostarczyć argumentów, żebyśmy wszyscy zaczęli podobnie myśleć na te główne trzy problemy, które tu przedstawiłem. Rozumiem, czyli kondensując te trzy odpowiedzi na te pytania, jesteśmy w stanie stworzyć wizję naszego kraju. Nie. Kraju, Europy i świata. Dobrze, w porządku. I jaka jest Pana wizja? Od czego trzeba zacząć? Jakieś konkretne działanie, zadanie, aby ruszyć całą machinę. Jak już też mówiłem tu,
prawie wszystkie organizacje, wszystkie partie, demokracja musi by poprawić na ten czas. Przecież czy tym, którym krzyczymy o wolnościach, o demokracji, no nie żartujcie. Demokracja, wolność była po to proponowana, aby najmądrzejsi ludzie, najbardziej uczciwi, najbardziej pracowici dostali nasze głosy na reprezentowanie nas. Czy tak jest? Partie to bandy, to hochsztaplerka, to żadna demokracja. Musimy od przedszkola, bo to różne, prawie wszystkie tematy musimy poprawić. Musimy zacząć od przedszkola, wychować pokolenie, mówiąc tym dzieciom, kochani, musicie uczestniczyć w demokracji, bo każdy, kto nie uczestniczy, to ten drugi ma gorszego wybierze, bo nie wie o wszystkim wiele rzeczy. My musimy się na ten dzień wyborów, musimy wszyscy wybrać najlepszych ludzi, bo oni mogą nam robić dobre rzeczy albo być bandytami, złodziejami, okradać nas. A więc to w jednym temacie. Gdybym dzisiaj ja odpowiadał za rządzenie, to bym powiedział tak, na bazie nawet tych kobiet protestujących. Słuchajcie, utwórzcie gdzieś około 10 takich grup dyskusyjnych, ale na różne tematy. I przyjrzyjcie się, co dzisiaj, nawet weźcie temat lewica-prawica. No przecież dzisiaj lewica jest bardziej prawica, a prawica bardziej lewica. No przecież to tak nie może być. Trzeba paru ludzi musi usiąść i powiedzieć, aha, lewica to. Czy jak powinno być zorganizowanie społeczeństwa, no bo ta prawica, lewica, to się wszystko popieprzyło. I nie pasuje na te czas. Trzeba to odczyścić. I tak rozumując, możemy brać przykład, no dobrze, jak to zrobić. Na dzisiaj tak organizacyjnie to najlepiej wyglądają przepisy o ruchu drogowym. A świat wygląda tak, jakbyśmy z przepisów o ruchu drogowym zdjęli znaki i przepisy. To wyobraź pan sobie, co będzie na ulicy. A dzisiaj świat tak wygląda, bo jedno padło, a drugie nie powstało. I teraz na zasadzie podglądania przepisów o ruchu drogowym budujmy organizację na zasadzie. Dlaczego to trzyma? Aha, bo jest policjant, bo są znaki, bo są przepisy. A więc wszystko inne trzeba poprawić zgodnie z tą zasadą. Czy nawet weźmy boks. Nawalają się. Koniec przychodzi, gon, cześć. I dlaczego to funkcjonuje? Dlatego funkcjonuje, że jest sędzia, że są przepisy. I teraz wszystko inne musi być podobnie zorganizowane. Wtedy było zorganizowane na państwa, na wojny, na obronę, a dzisiaj ma być na budowanie. Mhm. Czyli sugeruje pan, że aktualne prawo i zasady stały się dosyć transparentne i nie są wystarczająco wyraźne. Nie, to nie zrobiłem tak. Jest daleko, tak daleko inna epoka, że prawie wszystko nam nie pasuje. Mhm. Prawie wszystko, z czym się spotykamy, musi być skorygowane, musi być dopasowane. I teraz masy społeczne w całym świecie czują, że trzeba zmian. I dlatego wybierają ludzi, którzy mówią, że będą zmieniać. I teraz ci politycy, ten Trump, ci Kaczyńscy i inni, diagnozę to oni mają właściwą. To samo ja mówię. Wszystko trzeba zmienić. Wszystko trzeba dopasować. Tylko mają złe leczenie. Źle rozwiązują problemy. I ten Trump, i Kaczyńscy i inni. Źle rozwiązują problemy. I dlatego też, ale znów są potrzebni, bo oni powodują, że inni ludzie muszą ze strachu, z tego, co się dzieje, muszą się zaangażować i zacząć myśleć o tym, o czym mówimy. Zacząć wyłapywać ich pomysły, że trzeba zmian, ale zrobić to lepiej, programowo i strukturalnie. Gdzie mamy problemy z demokracją, już powinni się ta grupa, co mówiłem, te 10 grup, już powinni usiąść i powiedzieć, a dlaczego nam demokracja nie funkcjonuje? A tuż bardzo prosta rzecz. Po pierwsze, jedna kadencja z wyboru i koniec, bo się mafie tworzą. Możesz odpocząć i znów kandydować, ale nie możesz kontynuować 20 kadencji, bo nie ma tłumaczenia, że nie, bo on się pierwszą kadencję uczy. Nie będziesz się uczył za moje pieniądze. Nie startuj, jak nie wiesz, jak się nie nauczyłeś. Startujesz wtedy, kiedy wiesz, co tam trzeba robić. A więc jedna kadencja, przerwa i następne. To jedno. Po drugie, każdy, kto jest wybrany, musi być prawo odwołania. Każdy. Dzisiaj co baby robią, co chcą, a my nic nie możemy zrobić. No bo jak? Dlatego co ja proponuję dzisiaj, żeby szybko opracować.
prawie wszyscy postarajmy się uzyskać zgodę społeczeństwa, suwerena na to, że można zmienić ten rząd. Zbierzmy podpisy, by tych podpisów było na zmianę więcej niż ich wybrano. I wtedy z tymi podpisami idziemy do ich macie, jak najszybciej być, doprowadzić do wyborów. Jak się zgadzają, to fajnie, a jak nie, to na ulicy i na walanka. Zwalamy ich. Ale mamy prawo. Mamy prawo do zmiany, bo większość powiedziała, że jest zmiana. A tak to dzisiaj to nie mamy prawa, bo na ulicę nie możemy wyjść, bo to, no, to nie ta klasa, bo to jest demokracja. To nie można, bo nie mamy suwerena prawa. A tak dostajemy prawo, chcemy pokojowo, wobec świata głosimy. Chcemy pokojowo, większość społeczeństwa chce zmian, a oni się nie zgadzają. Więc Młocka i tak dalej. Ale znów wcześniej, zanim będziemy żądać zmian, to musimy opracować, żeby następni nam nie zrobili takiego numeru jak ci, że zmieniają konstytucję, zmieniają system. To trzeba usiąść, zrobić no, lepsze, poprawić to, by to się nie zdarzyło następny raz. Rozumiem, czyli podsumowując pańską wypowiedź dotychczas, musimy zacząć u źródła, którym jest edukacja, już dzieci w przedszkolu kształcić, aby ich myślenie było odpowiednie. No tak, ale pan wyrwał tam. Na razie to musimy nie pozwolić na dalsze niszczenie Polski. Ale żeby do tego doprowadzić, to trzeba uzyskać od suwerena, od narodu zgodę na żeby każdy był poseł, może być odwołany, rząd może być odwołany, prezydent może być odwołany, tylko żeby nie było bałaganu. To odwołanie następuje wtedy, czy żądanie o odwołanie, kiedy większość, która mówi, że mniej głosów dostał, a większość teraz go zmienia. Ma prawo, ale musi być więcej podpisów, niż go wybrało. Proste. Dobrze. Teraz chciałbym przejść na trochę inne tematy, ponieważ bardzo podziwiam to, co pan zrobił. Zebrał pan niemal cały kraj i obalił komunizm w Polsce. Jak pan tego dokonał? Jak pan zebrał te wszystkie osoby, aby panu pomogły? Już panu mówiłem o tym, że zostaliśmy zdradzeni, że tęskniliśmy do wolności i na zasadach prób i błędów próbowaliśmy tego dokonać. Lata 40., 50. z bronią w ręku, Łupaszko takim jest przykładem, który z bronią w ręku chciał przeciwstawić się komunizmowi, przegrał. Potem lata 60., 70. robiliśmy strajki i wychodziliśmy na ulicę. Przegraliśmy. Ale jak mówiłem, na zasadach prób i błędów doszliśmy do pomysłu, że musimy maksymalnie wszyscy jednocześnie i nie wychodzić na ulicę, bo tam przegrywamy. I z bronią nie, bo oni mają broń atomową. A więc w zakładach pracy, w fabrykach, tu się umocnić, tu dobrą łączność i w taki sposób będzie szansa na zmiany. A więc na zasadach prób i błędów i rozwoju technicznego, który coraz bardziej udowadnia, że tamten system jest niewydolny, tamten system nie pozwala rozwijać się, że i to nam pomagało w zorganizowaniu i w walce i zwycięstwie. Dobrze, czyli ludzie widzieli w panu lidera, który daje im... Znaczy ja się bardzo starnie, ponieważ ja też rozumowałem podobnie jak mówimy, ale rozumowałem, że musi być ktoś niepodważalny. Więc starałem się o to, żebym rzeczywiście miał poparcie, miał zgodę, bo bałem się, że stanie jakiś kmiotek i mnie wywróci. A ja się nie zdradzę, ja się nie załamię, ja wiem, o co chodzi, nie mogę mówić o tym, ale będę robił, ale żeby nikt mi nie za bardzo nie przeszkadzał. I stąd budowałem wielką pozycję w ONZ. Niektórzy podejrzewali, że chcę być dyktatorem. No, ja chciałem, żeby nikt mnie wyruszył i mnie nie strącił, nie doprowadził do podziałów, no bo przegramy. Rozumiem, czyli pańska pozycja była tylko środkiem do osiągnięcia celu. Tak jest. Tak, i tylko dlatego zostałem prezydentem, bo tam gdzieś pan powiedział, ja naprawdę nie chciałem być prezydentem. Uwierzcie, wiedziałem, że to niedobry ruch dla mnie osobisty. Tylko co ja miałem zrobić? Zostawić komunizm? No jak to przecież... Ja nie miałem wyboru. No musiałem przeskoczyć, bo nikt inny tego by nie zrobił. Bo ja miałem pozycję taką, że mogłem tego dokonać. I dlatego musiałem dobić komunizm, po to zostałem prezydentem.
No i starać się wyprowadzić Polskę. No ale potrzebowałem do tego dwie kadencje. Dostałem jedną i przegraliśmy wszyscy. Rozumiem. Wiele osób traktuje Pana jako przykład, wzór i autorytet człowieka. Ogląda nas dużo młodych osób. Taka rada, co by Pan powiedział sobie w wieku 17 lat na przykład? Ale bym był szczęśliwy, dlatego że jak miałem 17 lat, to nie było możliwości. To była policja polityczna, to byli komuniści. Nie można było. A teraz świat my otworzyliśmy, zdjęliśmy barier masę. Świat jest, nie wie, co dalej robić nawet. A więc w każdej dziedzinie można mieć Nobla dzisiaj. W każdej dziedzinie można być wielkim, tylko trzeba usiąść spokojnie i powiedzieć, aha, ja się znam najbliżej na prądzie. No to co tu w prądzie można zrobić? Czy ja się znam na przepisach o ruchu drogowym? Co tutaj poprawić, a było to lepiej? Stanąć na czele tej poprawy. I prawie cały świat czeka na rozwiązania. Prawie cały świat jest w bałaganie po tamtej koncepcji. Tam to była inna koncepcja. Inni bohaterowie, nawet można stanąć, to co w Stanach się stało, zrzucali pomniki, nawet Kościuszka naszego zrzucili. A wszyscy, ja mówiłem 20 lat temu o tym, że byli bohaterowie, tak, to do Stanów tak, ale oni kosztem niewolników, kosztem walki o oszustwa. Jak teraz znosimy granicę, to przyjeżdżają Meksykanie, mówią, co? On jest tu bohater? To bandyta. On mordował nasz naród. O. A więc nawet tu trzeba znaleźć rozwiązanie. I teraz jakie? Pozwolić na zburzenie pomników? A można powiedzieć inaczej. Ja proponuję inaczej. Powiedzieć tak zaraz. Tak jest, to jest bandyta. Ale jego banda to było nasze szkolenie, że tak nie wolno robić. Że trzeba pilnować wymierania. No bo jak on postępował? A więc napiszmy, to był tu bohater, zrobił dla Stanów wiele, ale kosztem Meksykanów i tak dalej, i tak dalej. Nie wolno w taki sposób postępować. I to nieuporządkowane. A więc macie cały świat otwarty do porządkowania, do poprawienia tego, co jest, bo to było na inną epokę. Te wszystkie wojowania. Gdybyśmy, w logice to jest tak, wojowaliśmy po to, że kiedy przyjdzie technologia, będzie nas zmuszała na powiększanie struktur, to już nie popełnimy tych błędów. A więc wszystko, co do tej pory było, to było wielkie szkolenie po to, by czynić świat coraz lepszy. Rozumiem, czyli świat możemy uczynić lepszy przez poprawianie błędów, które zauważyłem tak w rzeczywistości. Tak jest, dokładnie tak. A preferuje Pan takie obsesyjne dążenie do celu, czy raczej spokojne i rozważne? Nie. Znaczy, tak nie można. Bo problem polega na tym, że jeśli chcemy coś zrobić, nawet zbudować nowy dom, to najpierw nie wolno przewalić stary, bo nie będzie gdzie mieszkać. A więc trzeba wiedzieć, co się chce zrobić i spokojnie dążyć do celu. Ale znów, ci, co chcą być przywódcami, muszą pamiętać i zachowywać się jak trenerzy. Nie może na pierwszym spotkaniu, na pierwszych chętnych do trenowania od razu dać ciężar, bo się zerwą, bo się zmęczą za bardzo i następny raz nie przyjdą. Trzeba dokładać ciężary na miarę przygotowania, na miarę siły. W każdej dziedzinie trzeba podobnie postępować. Tak samo w walce ja postępowałem inni. Od razu nie powiedzieliśmy, że komunistów chce wyrzucić, że ich nie wolno, bo od razu nas wybili. Więc trzeba było dozować. Czyli powoli, rozważnie i konsekwencje. Nie, to nie powoli. Trzeba wyczuć, czy można, czy nie można. Trzeba mieć wyczucie. Trzeba było się zgodzić na generała, po to, żeby tylko jak trochę było słabiej, żeby go strącić. No, taka jest logika. A jakbym powiedział wcześniej, że ja go strącę, to przecież on by się nie zgodził na nie, co jasne. A czym dla Pana jest w życiu sukces? Jak Pan to definiuje? Znaczy poprawiania, budowania coś lepszego niż otrzymaliśmy. Dostałem coś, obojętnie co, to staram się zrobić to lepsze, tańsze, wygodniejsze. Ja całe życie, wszędzie gdzie pracowałem, zawsze zmieniałem. Zawsze zmieniałem. Po mnie kto szedł, to nawet w stoczni był taki przypadek, że jak remontowałem jakieś tam wózki, za każdym razem było inaczej i złośliwy człowiek, który po mnie miał awarię i on poprawiał, podkablował mnie do dyrekcji, że
że on zawsze po mnie ma problemy. No i zwołali komisję, bo chcieli mi dołożyć. Zwołali komisję, a komisja popatrzyła, tam byli mądrzy ludzie, mnie zaraz. No ale przecież to jest taniej, to jest lepiej, to jest prawidłowo. I dlatego wezwali mnie i powiedzieli, proszę pana, to są wszystko wnioski Rady Cywilizatorskiej, chyba się nazywało, i pan musi to zgłosić, bo to jest lepsze niż poprzednie było. A ja mówię, nie będę zgłaszał, bo ja robię to z lenistwa, ale lenistwa takiego, że ja mogę sobie poleżeć, ale mi się nie psuje. Więc ja poprawiam po to, żeby nie mniej pracować. Nie, nie wolno, musi pan zgłosić. Jak zgłosiłem, to potem dalej chcą mi dać pieniądze. Ja mówię, nie robiłem to dla pieniędzy, nie chcę żadnych pieniędzy. Nie, proszę pana, pan musi wziąć i może pan przekazać komuś, ale wziąć pan musi. No i właśnie. Także całe życie starałem się wszędzie, gdzie byłem, poprawiać. A nawet tu już po prezydenturze chciałem dorównać do tej technologii, do tych komputerów. Kupiłem, nie wiem, 10 chyba kompletów części i zbudowałem 10 komputerów. Wow. Tak, tylko że okazało się, że niczego się nie nauczyłem, bo tak porobili części, że tylko można tak składać, bo inaczej nie pasuje. I mimo, że wszystko narobiłem się, to nic się nie nauczyłem, bo wszystko jest zaschowane, zakombinowane, nie wiadomo jak, tylko pasuje, bo tak musi być. Bo ja wyskoczyłem z tej elektroniki wtedy, kiedy wchodziły te, no, co, taśmy, te, jak to się nazywało? Wideo. To w tamtym czasie jeszcze były tranzystory, oporniki, to ja wszystko wiedziałem. I to było widać, jak dochodzi tu, ten to podnosi, ten opuszcza i to wszystko było jasne. Ja myślałem, że jest podobnie. Jak wróciłem po tamtym czasie, po prezydenturze, no to myślałem, że się tak nauczę jak wtedy, będę wszystko wiedział. Okazało się, że nic się nie nauczyłem. Wszystko schowali. Takie zakończujące pytanie. Jaka cecha sprawiła, że jest pan w tym miejscu, w którym jest teraz? Po pierwsze trzeba... Jak chce się przewodzić, to trzeba po pierwsze naprawdę oddać się sprawie całkowicie. Nie tak chciałabym, mi boję się, no. Trzeba kompletnie wierzyć w to, co się robi. Jak się zgodzę, to nie ma siły, muszę być najlepszy. Dlatego, że ja byłem wychowany, że jak się zgodzisz, albo się nie zgadzaj, albo jak się bierzesz, to musisz to zrobić. I to jest ta cecha odwagi, ale też i zdecydowania. I to mnie doprowadziło z robotnika do najwyższych zaszczytów, dlatego że wierzyłem w Pana Boga i w to, co robię.